Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Kucharska, będę Państwa przewodnikiem i zwiedzanie rozpoczynamy tutaj od sali wystawowej, później idziemy do parku archeologicznego i na koniec na teren grodziska. Tylko właśnie prosiłabym się jeszcze nie wychylać w stronę wystawy, nie dotykać innego. I on krył zazwyczaj jeden pochówek szkieletowy. Ten kulkan jest z Niepli, nie wiem czy Państwo tutaj są z tych terenów, ale w Wasiecach, Krajownicach, w Bielówce, w Niepli właśnie odkrywane są właśnie takie kurhany. I na podłożu tej kultury wykształciła się ludność grupy pleszowskiej, kultury mieszanowickiej i oni byli właśnie pierwszymi osadnikami tutaj w 4100 lat temu. Czyli tu mamy początek epoki brązu i to jest najstarsza osada na ziemiach polskich. Oni tutaj przybywają, wykorzystują naturalną obronność terenu, no i budują właśnie osadę obronną. I ta makieta przedstawia wygląd, czyli od strony południowej, zachodniej otaczał ją wał, to był wał drewniano-ziemny. Tu było wejście, no i na terenie osady widzimy zabudowę mieszkalną, chaty. Zresztą my zaraz sobie pójdziemy na zewnątrz, także będzie można zobaczyć rekonstrukcję, zobaczyć wnętrze chat. No i to twórcy, prawda, tej osady, ludność grupy pleszowskiej. No proszę zwrócić uwagę na strój, prawda, na wygląd. Tutaj kobieta lepi naczynie gliniane, no bo tym zajmowały się głównie kobiety. Mężczyzna z kolei zajmuje się produkcją wyrobów krzemiennych, kamiennych. A po pewnym czasie, to znaczy w roku 1650 przed narodzeniem Chrystusa, tutaj przybywa do nas ludność kultury Otomani Fizeszabony. W ogóle skąd nazwa to Otomani? To jest miejscowość w Rumunii, a Fizeszabony jest to miejscowość na Węgrzech. I ta ludność przybywa do nas skądinę Karpaty, w części Rumunii, Węgier, Słowacji. No i właśnie przekroczyła Karpaty i ta osada tutaj w Czcinicy jest najdalej na północ. Karpat wysunięty. No ale trzeba powiedzieć, że to była wielka cywilizacja epoki brązu, jedna z najbardziej rozwiniętych w tym czasie. No, wcześniej nie sądzono, że ona zakładała też grody na naszym tutaj terenie. Ale dowodem jest właśnie Czcinica. I to, tak jak mówię, wielka cywilizacja, lepiej ufortyfikowane, no i przede wszystkim ta ludność po przybyciu tutaj na południu zbudowała drogę i bramę wjazdową. No, w kablotach. Wszystko w kablotach to są oryginalne zapytki odkryte przez archeologów podczas wykopalisk. No i tutaj te przedmioty mają 4000 lat. One są związane właśnie z ludnością grupy pleszowskiej. Czyli mamy fragmenty naczyń glinianych, kościane igły do szycia, przekuwacze, dłuta, czyli przedmioty, właśnie, którymi ta ludność posługiwała się na co dzień. Powiększyła, to znaczy ludność, która to ma, to budowała
tutaj było wejście, po stronie prawo, od niej tej prawo jest to. Tak to zada wyglądało. Ja wiele wspólnego z cywilizacjami, na celu na dziennego, z agresją, a ze stroją. Narzędziem uprawy ziemi było właśnie to odpowiedniane radło, siłą podziękową kół i wołów krewy za pomocą miarka. Ono było montowane do rogów i tych dwóch zaprotektoratów. Tutaj dwa woły. Chłopiec też pracuje drewnianą motyką, bo wtedy dzieci nie chodziły do szkoły, tak miały wiele obowiązków. Tutaj w Trzynicy nie odkryto cmentarzyska, grobów tych ludzi, ani ludności grupy pleszowskiej, ani kultury otomani, ale na Słowacji odkryto wielkie cmentarzysko tej kultury, niżnej myśli. Także wiemy, jak wyglądał pochód. Wiemy, jak wyglądał pochówek. I tutaj mamy grób kobiety z dzieckiem. I archeolodzy tak odkrywali, że ciało leżało w pozycji skurczonej na boku, bo istniała wiara w życie po śmierci, także to miało przypominać sen. Kobieta zawsze leżała na lewym boku, mężczyzna, tu akurat mamy chłopca, na prawym boku. Taki mieli po prostu rytuał, taki mieli zwyczaj pogrzebowy. Oczywiście zmarły do grobu wkładano naczynia, dary grobowe, biżuterię, ozdoby, byli chowani w odświetnych strojach. Tu mamy rodzinę, która składa dary grobowe i zmarłym do grobu wkładano naczynia, w których było jedzenie i picie. Czyli to był na tę wiarę w życie po śmierci, że być może to będzie im jakoś w tych zaświatach potrzebne. I wódz tej społeczności, on chyba właśnie czekan, to jest kopia tego czekanu tutaj odkrytego w Trzynicy, czyli taki atrybut władzy. Proszę? Po prostu no, nie znaleziono zabytków, które można byłoby datować. No nie był zasiedlony tak, ani przez... takie są hipotezy, że być może jakiś najazemnik, być może pożar, a być może po prostu odeszli z tego miejsca, jakby zostali zasymilowani z innymi. To jest właśnie na to było głowa, a panu miało to była panna, znaczy już mężatka, która jeszcze panna. I Słowianie tutaj przybyli w 8 wieku i w miejscu tych wałów z epoki brązu zaczęli budowę własnego grobiska wczesnośredniowiecznego. Także mamy tutaj właśnie scenę budowy wałów. A tutaj co mamy? Chyba jakby podstawę ich żywienia bytu. Tutaj ważna scena. Proszę sobie zobaczyć, bo my pójdziemy na grodzisko niedługo i właśnie dzisiejszy układ wałów to jest układ wczesnośredniowieczny, tak. I proszę zobaczyć, że to pokrywa się z epoką brązu, prawda? Bo w tym miejscu Słowianie zbudowali wały, dobudowali dwa podgrodzia, czyli mamy cztery. To jest brązu złota, a tam jest ten i zabytki wczesno-średniowieczne, to jest, mamy kopię właśnie tej ostrogi. No i tutaj w ogóle scena obrony grodu, mężczyzna na koniu, to jest właśnie taki tutaj naczelnik, taki książę tego grodu. On ma złoty hełm, to jest replika hełmu znalezionego w Kieczu, to jest też taki grud wczesno-piastowski, stalowy miecz i to co ma ubrane, jest, to co ma ubrane, kolczuka. I ona składa się nawet z 27 żelaznych płetek, to jest taka pracochłonna i bardzo sensowna rzecz, którą posiada książę, osobną kupię kosztu miecza, odbite w Trzynicy, ale to jest kopia odbite w Kablocie i najazd bojów ze wschodu. No taka jednostka dość monetarna jeszcze w tym okresie, kiedy ten pieniądz skupiał się właśnie w rękach elit, prawda? To jest taka, no, miejska, no wiadomo, że... czyli to jest jedno z pięciu znanych na świecie, a podobno posiadał władca Rusi.
Czyli świadczy o tym, że po prostu ktoś bardzo ważny tutaj musiał na terenie zagłady grodu. I w czasie ataku mieszkaniec ukrył skarb w ziemi. No i to jest rok 1030. Wtedy rządził Mieszko II. I to jest właśnie data końca grodu. Sowianie odchodzą, po prostu już w to miejsce nie wracają. A wiemy, że to jest rok 1030 na podstawie właśnie datowań właśnie tam wchodzących w skład skarbu. No i odchodzą, bo później to miejsce jest porośnięte właśnie lasem, właściwie aż do budowy skansenu. I ostatnia scena to jest pochówek księcia, bo Słowianie stosowali ciało palenie. Czyli po śmierci każdego palili i tutaj mamy stos ciałopalny, ten stos podpalano, później prochy, czyli te przypalone kości, resztki stosu ciałopalnego wkładano do popielnicy. Popielnica to jest takie naczynie gliniane i tą popielnicę zakopywano w ziemi albo stawiano na kurhanie. Pamiętacie, tutaj mówiłam już, co to jest kurhan, czyli tutaj na zdjęciu mamy kurhan wczesno-średniowieczny i na szczycie tego kurhanu stawiano tą popielnicę z tymi prochami. Później, po przyjęciu chrześcijaństwa, no to wiemy, że właśnie zakazano ciałopalenia, no i upowszechnia się pochówek szkieletowy. Może jeszcze pokażę, nie, ale niestety ta powódź te plany pokrzyżowała, remont trwał rok, no i straty oczywiście, no i w tamtym roku skansen dopiero został otwarty. Czyli to jest nowa. Tutaj do zrekonstruowanej osady z epoki brązu. Następnie pójdziemy do Han Słowiańskich i na koniec właśnie pójdziemy na górę, na teren grodziska. Także na razie proszę iść za mną. Konstrukcji srębowej oraz chaty słupowe. To znaczy wbijano w ziemię słupy, ściany wyplatano gałęziami, lepiono gliną. Dachy, jak widać, były dwuspadowe, kryte trzciną albo słomą. To są wierne rekonstrukcje, oczywiście na podstawie badań archeologicznych i przez środek takiej właśnie osady wygląda sobie uliczka wykładana takimi otoczakami rzecznymi. I teraz wejdziemy sobie, proszę, zapraszam do tej chaty. Ona ma trzy pomieszczenia, czyli bardzo dużo. Później jak przyjdziemy do Han Słowiańskich, zobaczymy, że tylko jedno pomieszczenie, ale właśnie ta ludność, która to ma, to była taka bardzo wysoko zaawansowana cywilizacja epoki brązu. No i ściany były wylepiane gliną z dodatkiem plew. Podłoga, to co to jest? To jest właśnie glebisko, ubita glina. No i podstawą urządzenia każdej chaty, co było? Piec właśnie, piec. Oglądałam, są podobne, nie? Troszkę są, ale... Troszkę się zmienią, chodź, widzicie? Powolutku. Tutaj ktoś nas chce zamknąć, zostawić na zawsze. Thank you.
kiedy do środka wkładano naczynia gliniane, wypalano w wysokiej temperaturze, to jest piec z epoki brązu. Podczas wypału, prawda, ten brąz zamykano takim większym kamieniem. I teraz przejdziemy sobie już do chat Słowian. Że mimo że te chaty są młodsze o 2000 lat, no to są skromniejsze. O ile tamto miały trzy pomieszczenia, to chaty Słowian jedna. Jedna izba i w jednym miejscu. Tak maksymalnie to do 20 metrów kwadratowych powierzchni. Ale Słowianie prowadzili właśnie dość taki standard życia niski. Ten poziom był o wiele niższy. Tam jednego była 15 tysięcy. Przysypywano ziemią, wypełnisko stanowiła glina, no i na koronie takiego wału co tkwiła? Palisada właśnie. I tutaj w razie niedoszczytelstwa ucznicy strzelali do wrogów. Te ściany pionowe pokryte były gliną, bo to był taki zabieg celowy. On miał zapobiegać właśnie pożarowi tej konstrukcji. I to jest, jak pokazywałam na makiecie, to jest wał pilotacza. Ten otacza pierwsze. Ponieważ ludność grupy pleszowskiej przybyła tutaj w roku 2100 przed naszą erą. Jeśli chodzi o historię badań, to wały, one są dobrze zachowane. Tam później zobaczymy, że to wał, który ma prawie 10 metrów wysokości. Także okoliczna ludność wiedziała od wieków, prawda, że coś tutaj było, krążyły legendy. W ogóle to miejsce, taka nazwa miejscowa, to są wały królewskie.
I mamy chatę, półziemianka zagłębioną w ziemi, podobna jak była w parku ekologicznym. I to trzecie podgrodzie też odepchnione było wałem i to był wał plecionkowy. Czyli ściany wylepiane, znaczy wyplecane całe ziemi, to było jakiś widok. No to jest dzisiaj najniższy wał, ale tak. Sama się skończyła. Tylko wejść. Tutaj w tym domu zamieszkała. Co? Sami Sergija nam nie zostawili. Byś tu chciała. Jakby wybierać tych wszystkich, to chyba najlepszy. No. Najgorzej w nocy, najgorzej jak się... Podłączali sobie ten butle z propanem. Tak, na pewno. Odpadało samo.